Cześć, to ja, Baton. I zaczynamy już siódmy odcinek z gry Hydronir. I myślę, że to będzie ostatni odcinek. Bo co? Bo troszkę mi się gra już przejadła. Nic nowego nie mogę wymyśleć. A to, co mógłbym robić, czyli budować, wymaga strasznie dużo noszenia, ładowania. No jest to męczące i troszkę już mam dosyć. Może się pojawią jakieś odcinki, jeśli coś dodadzą ciekawego do tej gry. A na razie... co? To jest mój magazyn. Magazyn pozostałości. Chciałem kupić wiertła. Takie wiertła. Ale się pomyliłem i kupiłem żniwiarze. Potem... kupiłem właśnie te zwykłe wiertła, bo chciałem je dodać na dole, zamontować. Ale okazało się, że dalej, mimo że są na samym dole zamontowane, w sensie pod ziemią, dalej dają te maciupeńkie grudki. Więc to było bez sensu. Więc kupiłem goliaty, które dodałem tam na dole. I zaraz tam pokażę, co tam się w tej dziurze dzieje. Ale najpierw trzeba zrobić porządek przed końcem odcinka i jakby z tej serii, więc chciałem sobie to wszystko pozłomować, pojechać pozłomować, zobaczymy, co z tego złomowania nam wyjdzie. A póki co trzeba wszystko na pakę załadować. O, najlepszy patent jest rzucanie z góry. O, wiem, że się przestraszyliście, ja zrobię cięcie, żeby nie było, że to wszystko musicie patrzeć, jak ja ładuję. Wystarczy, że ja kilka godzin spędzam na takim właśnie tego typu zajęciach. Także widzimy się po załadowaniu. Chciałem powiedzieć busa, może i busa. Dobrze, jak widzicie, wszystko elegancko wysprzątane. Cały bałagan. I można spokojnie... no, nie tak do końca spokojnie. No, no. Dawno mi się to nie zdarzyło. Zatrzymam się gdzieś. No. Za chwilę. Dobra. Próbujemy. Żyję, ale poleciałem w ogóle na inną działkę. No, było grubo. Kiedyś to się często zdarzało, na początku, zanim były poprawki. O, teraz będzie się zdarzać częściej. Powiem wam, że mi się to zdarzyło parę razy. O, jesteśmy prawie na miejscu. Już, żeby się już nie kręcił, bo się pożygam. Może dlatego, że dużo naładowałem. Chociaż nie, ja zawsze dużo ładuję tutaj. Auto mam zawsze załadowane. Tutaj, o, widzicie, o ten prawy róg. Jak się zahaczy, to wtedy fruwa. A ogólnie nie zdarza się to już tak często jak kiedyś. Dobra. Idziemy złomować. Nie mam pojęcia, co się da złomować, a co nie. Tego, co pamiętam, ja chyba tę łopatę złomowałem. O. To było tutaj? W sensie dekoracja, ja wiem, że to jest dekoracja, ale tego nie pamiętam. Dobra. Ładujemy. Dużo tego chyba nie wejdzie na raz. A można to odpalić i wrzucać? O. A ściany się nie palą? Ale dupło.
Kto to pozbiera potem te granulki? O, jeszcze stół tutaj. O! Zobaczmy. Nie, wszystko się pali. Dobra. Niektóre trzeba dwa razy pewnie kliknąć. To jest z tego co kojarzę, to będzie żelazo. Grudki żelaza. Nie, tu. O. Tak jak gra wyszła, była często aktualizowana. Miała masę błędów. Tak teraz. Ostatnio. Chyba z 3 tygodnie nie było aktualizacji. Gra działa całkiem spoko już, moim zdaniem przynajmniej. Nie zdarzałem jakieś większe wpadki. No takie jak teraz widzieliście, ale to też bardzo rzadko, nie? To nie jest jakieś... Powiedzmy, jest to głupie, ale nie jest to uciążliwe. No tam pokręci się, stanie, albo trzeba zresetować. Okej, okay, no. Wow! Tylko już nie do końca jest co robić. Ja już nawet nie robię tych naszyjników, nie sprzedaję ich, bo... Ja nie mam potrzeby tyle kasy zgarniać. No teraz mi się przydało, zostało mi chyba niecały 1000. O, poszło. Niecały 1000 mi został. Ale już nie kupuję nic. Przerobiłem, zaraz zobaczycie. Dodałem trochę kopaczy, nie wiem czy to zadziała. Oj, to nie. Do tego będę zbierał. Do tego będę zbierał te... Wiecie co? Nie mogę się wysłowić. O! Te granulki. W sensie. I my. To będzie po parę razy, bo to się nie wszystko chce spalać. Ale fajnie, że jest opcja posprzątania sobie, nie? Kurde, jak to lata wszystko. Zostawimy to. Idziemy zapalić. Uch. Ten but się nie zjara. Mam nadzieję, że to się da przetopić. Zobaczymy ile to waży. Dobra. Ja już sobie to dokończę, żeby was kurczę nie męczyć. Ja już wszystko popaliłem. Teraz od razu do gara. Nie wiedziałem, czy do gara wejdzie, więc wziąłem jeszcze miskę. Miska mi jest niepotrzebna. Więc ją... Wiecie co zrobiłem? Paliłem ten kociołek, którego miałem zbierać. O, ale zrobiłem. Nie dowiemy ile w końcu to wszystko było warte. Ja tam do tego koziołka już nawrzucałem trochę rzeczy. Jak dałem ciała. Paliłem kociołek i wszystko co było w środku. No nie było może dużo tego, ale tak 1/4 już była. Dobra, ja idę kupić kociołek. Tutaj za rogiem. Pozbieram to i widzimy się na przetapianiu już. Kurde no. Ale jaja. Dobra, pozbierałem wszystkie. Wiecie co się okazało? Okazało się, że jedna gruda została, nie spaliła się. Ale oczywista sprawa. Czekajcie, jeszcze coś. Ja odstawiłem sobie tutaj 4, bo chciałem sobie poważyć. Zobaczyć, czy ciekawość, ile to waży, o ile w ogóle da się zważyć. Zobaczyć, czy wszystkie ważą tyle samo.
Ale teraz patrzę, że mogę sobie wyciągać z tego, więc nie będę nosił niepotrzebnie po jednym. Wrzucę do garka i mam nadzieję, że nie zapomnę podjechać na wagę. Nie, w prawo skręcać. Tego sobie zważymy sobie. Chociaż pewnie nie będzie wartości podane, bo tam podaje raczej wagę tych rzeczy, które można sprzedać. No ale zobaczymy. A, w poprzednim odcinku pytałem, na jaki kolor. I o dziwo, jedna osoba się zgłosiła i oczywiście na taki kolor, jak myślałem. Czyli taki żarcik na różowo. No i jest różowo. No. Widz sobie zażyczył. I jest. Oczywiście był jeden głos. Jeden głos wygrał. Ale okej. Okay. Wszystko spoko. Zrobimy sobie dzień. Mamy różowiutki domek. Fura zaparkowana. Tak, już pewnie widzicie, co tam się dzieje. Ja to poważę, tu poważę. O. A, jest. O, można sprzedać. 25 waży. A 9, czy nie różną wagę mają? 500, o. Pewnie zależy, jak wielki przedmiot. Taki wychodzi z niego jeden taki fragment. Opalimy. Tu wystaje coś. Dobra, zobaczymy. W międzyczasie pokażę wam, co tu się wydarzyło jeszcze. Nie wiem, czy widzieliście, tu zrobiłem taki... O, przeleciały przez sufit. Tu robiłem takie próbne, jak powiedzieć, odwierty. Nie odwierty, tylko kopania, jak głęboko mogę się dostać. No i tu już jest, że tak powiem, skała macierzysta, tu już się nie da kopać. Taka jest głębokość. Ja nie wiem, czy w tamtym odcinku tego nie pokazywałem. No i tutaj... O! Zapomniałem, że tu już schody pozabierałem. Tutaj też zrobiłem. Wszystko po to, żeby zrobić dla zwykłych wierteł. Na samym dole tutaj. Teraz pokażę. Tutaj tego nie było, nie? To jest taśmociąg, który podaje na tą główną szeroką linię. Wiem, no lepiej byłoby to przedłużyć, tu goliaty dać. Ale moja wizja była taka, że dam zwykłe wiertła. Tylko po prostu na dnie. Tylko te zwykłe wiertła, myślałem, że jak się daje, jak je się, jak umieści się je na dole, to będą dawać duże grudki, ale obojętnie gdzie się umieści te zwykłe wiertła, zawsze dają te maciupkie grudki. O, tu mi jeszcze wpadł kawał. Zajmę go tu, żebym nie wlazł. I co, musiałem, tutaj zrobiłem drugą odnogę. Dałem zawór, filtry. I też cztery te do zwiększenia ciśnienia. Szedłem na dół. Tutaj do skały macierzyńskiej chyba są dwa klocki. I tu przedtem były zwykłe wiertła. I one działały, ale dawały cały czas te maciupkie rzeczy, to jest bez sensu. Więc bezpośrednio postawiłem goliaty na nich. Nie podsypałem, więc nie wiem, czy goliaty zadziałają. Zobaczymy. Robimy test razem. Jak znam życie, to nie wypali. Druga rzecz, jaką zrobiłem. Mi się zaczęło ten. Kopować złoto tutaj na tym. Nie wiem dlaczego. Chyba przez te małe grudki. Tylko zerknę. A, chciałem podziękować jednemu widzowi, który wpisał swoje wyniki. Super. Oczywiście musiał być lepszy, nie? No kurde. Ale super, że ktoś pisał. Tutaj dodałem
zabudowę do tych wierteł, ponieważ podsypywanie tutaj ziemią, jak miałem pierwsze te na wylot widziałem, to było ok, a potem już jest tak, obraz się robi mętny, tak jakby się stali tutaj i nie wiecie, gdzie rzucać tą ziemię. Nie wiem, czy to zda egzamin, bo jeszcze nie testowałem. W sensie będę widział, gdzie rzucać, mam nadzieję, nie? Nie wiem, jak to w praktyce, bo też nie testowałem. No i tutaj zrobiłem to samo. Teraz muszę te goliaty wyciągnąć, żeby podsypać je ziemią. Ale zobaczmy sobie, co tutaj się wydarzyło. No dobra, pokażę wam od razu, co tutaj zrobiłem. Tu, gdzie było złoto, przestawiłem na żelazo. Tu, gdzie było żelazo, lecą diamenty. No i tu jest zakręcik. I tutaj było więcej złota i wpadło chyba pod ziemię, coś mi się zdaje. Bo te są w powietrzu. Tak. Także to była cała, znaczy nie cała hałda, ale tak widzicie, to tę wolną przestrzeń pod ziemią była zapełniona złotem. Ale ta gra właśnie ma to do siebie, że tam wpadają rzeczy przez ziemię. No i garstka została. Więc dobrze, nie usłyszałem wielkiej góry, żeby wam pokazać, jaką wielką górę mam, bo by się okazało, że wrócę ze sklepu na odcinku, a tu już nic. Albo taka garstka została jak tutaj. O. Dobra, zajmijmy się. Tutaj chyba już przetopiło, mam nadzieję. Tak. Wylejmy to. Ta sztabka jakaś jest taka inna niż żelaza, nie? Zobaczcie. Co to za sztabka mogła być? Cztery 200 waży. Co ja mogę z tym zrobić teraz? Tylko sprzedać? No, a tak. Ja myślałem, że to jest takie żelazo jakby. Czekajcie, jak to wezmę, zapominam, że to jest sztabka złomu. Może zostać użyta do tworzenia. Ha, czyli możemy odzyskać trochę kasiory po prostu, nie? Chciałem, że da się to przetopić właśnie na sztabkę, żeby tak, jako żelazo, nie? 4200. Okej. Okay. Można odzyskać trochę kasy. W razie czego. Aj, tu już pełno. Puszmy do żelaza. No, jest różnica w wyglądzie. I coś nowego się dowiedziałem. Myślałem, że niczym mnie ta gra nie zaskoczy. I dobrze. To jest bez sensu, że te goliaty trzeba podkopywać. To jest takie jakieś mało naturalne. Tak już na pewno to, że trzeba je ściągać, żeby się wiertła cofnęły, nie? Oj. Taka sytuacja. Teraz sobie odpalimy. Ciągle mi się klawisze mylą. Zmieniam grę. Ostatnio z tego stacjoner grałem i tam jest zupełnie inne sterowanie. Teraz mi się wszystko mota. Chowały się. Ja sobie oczyszczę drobinek, żeby mi się nie zahaszało tutaj. Sam jeszcze nie wiem, jak to podsypywać, żeby było dobrze. A nie mam pojęcia. Powiem wam szczerze. To jest trochę roboty to podsypać, kurczę. Ja mam tu 4 goliaty plus tam 5. 9 goliatów. Takie trochę pieprzenia się.
Zresztą jak wszystko, ta gra jest naprawdę super, ale jak wszystko w tej grze jest żmudne i takie taka dłubanina. Ja będę podsypywał. Jak skończę, to wam pokażę, jak to podsypałem, nie? Dobra, kończę. Aj, kończę podsypywać tutaj. No, tak to wygląda. No. Co chciałem powiedzieć? Patrzyłem, kto jeszcze nagrywa tą grę z polskich YouTuberów. I nie było wielkiego zainteresowania. No tradycyjnie Brodaty nagrał swoją taką recenzję. Zresztą dzięki Brodatemu tą grę jakby odkryłem. Nagrywał Soushibo, ale tam słabo mu szło. Nagrywał Bonkol i teraz nagrywa Marek Mówi i widzę, że on tam się zawziął, tak jak ja. Tutaj gry trzeba mieć mocną cierpliwość, nie zostawiłem łopaty. Także jestem pod wrażeniem, działa tam ostro, chłopie. Zobaczymy, jak mu pójdzie ostatecznie i kiedy będzie miał dosyć, bo ja już trochę mam dosyć. Czy trochę? Mam dosyć i zrobiłem, co chciałem zrobić. I będę czekał na aktualizację, jakieś no, dodanie nowych rzeczy. Po co ja tak łażę bez celu w ogóle? I czemu ten garnek tu na gazie stoi? Dobra, oddamy go. Nie wiem gdzie. A, bo tu złoto już jest teraz na kupie. Które się zapadło pod ziemię. Ja tylko zerknę, ile to waży. I 8. No, można by budować domki tutaj, ale to ani nie jest jakieś specjalnie mądre. No i te wożenie towarów. Masakra. Tylko zerknę, o to te małe jeszcze zostały się powbijały. Spróbujemy to zaraz ustrojstwo odpalić. Nie wiem, czy te goliaty ruszą. Dobra, próbujemy. Nie ma się co szczypać. Aha. Te odpalimy. A do góry mają być. Mi się zdaje. Mi się zdaje. Idą, dobra. I teraz puścimy. No. I sięgam. Pytanie, czy te goliaty na dole ruszą? Mocy. Dobra, chyba poszło. Palą się żaróweczki, więc tu zaraz będą sypać. To jest nieprzetestowane na goliatach. To było testowane na zwykłych wiertłach. Więc tutaj mogą się cuda dziać. Mogą się czopować. O! Padać bokiem. A, już się zaczyna. Można by to zabudować, ale mi się już nie chciało. Zbytnio. Dobra. Tutaj się sobie hula. Ho, ho, ho. Papierdziela. Lubię to. Fajnie to wygląda. Szkoda, że się zapadły. Pewnie się będą zapadać. No, także można tutaj zostać milionerem, jakby się chciało. Trzeba by to zbierać wtedy i co? I wtedy sprzedawać i
Byłoby się milionerem, ale czy to ma sens? Już teraz? Jeszcze sobie tu porobię jakieś fotki. Teraz zobaczymy, na pewno coś tam się już zepsuło. O, bokami lecą. No, tu się musiało wszystko ze... Ajajajajajajaj. Zablokowałem się. Jak tam na dole? Tylko hula? Hula. Zobaczmy to. Kamolki się blokują, spadają. Dobrze by byłoby to obudować wszystko. Tylko nie ma już co inwestować. Wiem, że można by usprawnić to. Tu mi gdzieś kurde jeszcze przylatują właśnie. Gdzieś przylatują mi. Wcześniej nie przylatywały. Pach, pach, spada wszystko. Tu się blokują, widzicie? Czasami. Czasami się coś takiego dzieje. Bo do miski już wpadają nawet. Wszystko hula. Głazy lecą. No to chyba już stoją. Zakopały się i trzeba byłoby wyciągać je, podkopywać. Taki głupi system. Wyciągać, podkopywać. Patrzmy jak to tutaj wygląda. Tutaj jeszcze... Aha, na tym etapie są. Tutaj za dużo dałem trochę. No jak to ma być maszyna górnicza, no to co ja mam, schodzić pod ziemię i podsypywać maszynie górniczej urobek? O, coś się chyba zepsuło. Chyba filtry padły. No, a jak? Bierz to i naprawię szybko. Ła. Dobra, tu już nic nie leci. Możemy spokojnie wyłączyć. No a tutaj dojedziemy. Dojedziemy do końca. Bo tu już teraz tyle czasami idzie, że naprawdę warto byłoby zabudować to. Ciemno się zrobiło. Warto było zrobić dzień. Tyk. Jeszcze hula. O. Ładnie, ładnie. Robimy sobie jakieś fotki na zakończenie. Jakieś ładne kawałki są. Ajajaj. Nie wiem, czy to nie będzie rekordowy 4.08. Gdzieś tu miałem w notatkach. Nie, 4.26 mam największy. No, tu już mi się nie mieszczą. Teraz się będą wysypywać. Powinien jeszcze wymyśleć jakiś twórca, jakieś inne rzeczy, co z tym, na przykład jak to, co z tym robić dalej, nie wiem, jakieś takie taśmociągi, które by to
pozbierały i ładowały automatycznie do... Do czego? Do kotłów czy coś w tym rodzaju. To już się zepsuło. Opa. Czekamy aż tutaj się zrobi wszystko. Czy coś się nie poblokowało? Nie, nawet nie. O, tutaj wpadł kamień, znaczy żelazo. Będzie musiał, żeby gra przetrwała, będzie musiał jeszcze dodać jakieś ciekawe rozwiązania. Oprócz tego, co jest. Dobra, chyba się pokończyło. Bo jak się dojdzie do tego etapu, co ja jestem, to można optymalizować jeszcze bardziej tą produkcję, ale będziemy mieli, jedyne co będziemy mieli, to jeszcze więcej będziemy mieli złota czy innych tam produktów, ale to i tak nic nam już więcej nie da, nie? No i coś z tymi albo zamiast Goliatów jakieś jeszcze inne maszyny byłoby spoko. Dobra, wyłączmy, bo to już Goliaty skończyły. Hałasuje. Myślę, że jeszcze można dużo przy tej grze zrobić. O. O, tak to wygląda. Wiertła zeszły. No i spoko. No i coś z tym zrobić, ja nie wiem, albo ja czegoś nie potrafię zrobić. To powinno być chociażby tak zrobione, że ja tutaj wyłączę je. Poruszać. I te wiertła powinny chociaż zejść. Tak jak widzicie, nic się nie dzieje takiego. Więc to też jest słabe moim zdaniem. No bo one powinny się same cofnąć, jeżeli już nie mają urobku na przykład. Tak powinno wyglądać. Ja wtedy podsypuję i one znowu lecą. To samo podsypywanie też jest takie bez sensu trochę. Mówię, jakbym tu dodał jeszcze więcej tych Goliatów. Całą masę, no ale co z tym robić? No co... Znaczy, co z tym robić? Ile to jest roboty, podkopywanie tego, podsypywanie? No, także musi twórca wymyślić nowe elementy, żeby iść z progresem dalej. No bo na tym etapie, co jestem, to już nie jestem w stanie nic takiego wymyśleć. Te złoto, co jest, no to już mogę, kurde, pałac kupować. Się nasypało. Tutaj też się nasypało. Tu też troszkę jest. Zrobimy sobie jeszcze jedno, może coś wykorzystamy. Także myślę, że to tyle na razie będzie. I nie pytajcie, kiedy będzie znowu tej gry. Bo jeżeli nic nowego się nie pojawi, nic twórca nie doda, no to myślę, że nie będzie już. Będziemy tu masę godzin. Masę godzin i troszkę mam już dosyć, nie? Pobudowałbym chętnie jakieś domki, jakieś coś, ale jak ja mam wozić tym autem, pakować to wszystko, to nie, ja już mam dosyć. To jest naprawdę świetna gra, ale wymaga cierpliwości i czasu. Ja tu tyle czasu straciłem, chciałem powiedzieć, zmarnowałem. No, bo jak się gra, to się marnuje czas, ale nie uważam, że to jest czas zmarnowany. Ale żeby stworzyć takie, powiedzmy... No nie jest jeszcze to, co bym chciał, ale żeby zbudować takie coś, to jest taka masa roboty, takiej żmudnej dłubaniny, że naprawdę. Dobrze. Nie będę przedłużał sztucznie.
Także Fibronil uważam za zakończony na tą chwilę. I tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.